To portal InfoFlash. Justyna Bruszewska, witam Państwa i zapraszam na serwis. Rozpoczynamy od informacji z Polski. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał decyzję o wstrzymaniu wydobycia w kopalni węgla brunatnego w Turowie. W jego opinii działalność kopalni zagraża środowisku. Będziemy mogli szkolić pilotów z obsługi samolotów FA-50 i serwisować te maszyny w Polsce. Mówił o współpracy polsko-koreańskiej wicepremier Mariusz Błaszczak podczas swojej wizyty w Seulu. Prezentacja pierwszego egzemplarza samolotu FA-50 dla polskich sił powietrznych była jednym z ostatnich punktów podróży szefa MON do Azji. Żołnierze ukraińskich wojsk transportowych pomagają w ewakuacji mieszkańców Chersonia. Po wysadzeniu przez Rosjan tamy w Nowej Kachowce miasto zalewają wody Dniepru. Teraz Stany Zjednoczone. Dwie osoby zginęły, a pięć zostało rannych w strzelaninie w szkole w Virginii. Setki uczestników uciekło w panice, płacząc i ściskając swoje dzieci, podała agencja AP. Od 2025 roku zapłacimy kaucję za puszki oraz plastikowe i szklane butelki. Rząd przyjął nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami. W tym serwisie to już wszystko. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście zapraszam na stronę TVP Info. Do zobaczenia.